a jednak niepodległa. Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Węgierskiej Górce rozpoczęła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona w kościele Przemienienia Pańskiego. W nabożeństwie licznie uczestniczyli mieszkańcy, strażacy, harcerze oraz wójt gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik. Tradycyjnie już nie zawiedli uczniowie zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących imieniem profesora Buzka w Węgierskiej Górce, którzy przedstawili niezwykłe widowisko słowno-muzyczne. Po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapy Europy. Droga do niepodległości była jednak długa i ciężka. Mimo licznych powstań i oporu przeciw zaborcom, dopiero w 1914 roku pojawiła się nadzieja na odzyskanie suwerenności. Po opuszczeniu twierdzy w Magdeburgu Józef Piłsudski 10 listopada przyjechał do Warszawy i nawiązał współpracę z Radą Regencyjną, która właśnie 11 listopada przekazała mu pełnię władzy nad odtwarzanymi oddziałami Wojska Polskiego. Tego samego dnia Niemcy skapitulowały, kończąc tym samym I wojnę światową. 14 listopada Józef Piłsudski otrzymał pełnię władzy cywilnej, a 16 do państwa Ententy wysłana została notyfikacja ogłaszająca powstanie niepodległego państwa polskiego.